Ojcze, mówię, wolność, jaką dałeś miastu Arras, jest najokrutniejszą niewolą. Gwałtu i nędzy urojeń. Mylisz się, Janie, mówi. Mylisz się. Bo nie to jest ważne, co jest, ale jakie jego imię. Tak? Wszystko jest tym, czym jest jego imię. Powiadasz o niewoli, gwałtu i uroi. A czym jest gwałt, który nazwiesz karą? Jest karą? Czym urojenie, które nazwiesz wiarą w zbawienie? Jest wiarą w zbawienie. Mówisz ja. I kiedy to mówisz, jesteś oddzielny. Mówisz my. I kiedy to mówisz, stanowisz cząstkę. Powiadam ci, że kiedy mówisz ja, grzeszysz. A skoro tak powiadam, grzeszysz. I oto dałem imię twojej mowie. I tak daję imię wszystkim czynom tego miasta. Są tym, czym jest ich imię. To, co się teraz dzieje w mieście Arras, nazwałem wolnością. Inni za moim przykładem nazwali to wolnością, a więc jest wolnością. Niczym innym, jak tylko wolnością. Człowiek, gdy stoi, lęka się śmierci. Ale kiedy idzie, nie wie nawet, że umiera.